po wypiciu takich eksperymentów nie mam żadnych dolegliwości z żołądkiem, a wcześniej miałem. W dalszym ciągu szukam skutera i tak patrzę, taki NMAX, taki PCX, 350 batów za dzień. Wszędzie są. Kurczę, no trochę drogo. Najlepszy warzywniak na Phuket. Gość ma najlepsze ceny i najsmaczniejsze owoce. Dobrze, Dzidziusiu, no bierz. Mam już obraną mandarynkę, zaraz będę testował, powiem wam jak smakuje. Jeszcze 80 schodów przed nami. 100? Ale dostaliśmy 6 punktów, a nie 10. No właśnie. Właśnie przechodziłem przez pasy i to w dalszym ciągu nie jest łatwe. Jest dużo turystów, jest duży ruch i ogólnie przez drogi ciężko się przechodzi. Nawet kiedy jesteśmy na pasach. I myślę, że tutaj jeszcze do tych pasów warto dodać dwa słowa z tego względu, że to nie jest to samo, co w Europie. Przechodzenie przez pasy tutaj w Tajlandii. Kto nam zabrał słońce na wyspie Phuket? Od paru dni nie ma słońca. Dużo chmur, a mało słońca. Coś jest nie tak. Patrzcie się, jest 15 po 8, powinno ładnie świecić słoneczko, a tu tak chłodno trochę. Siema, siema, u nas bez zmian. Na śniadanie jest ocet jabłkowy z wodą i do tego kurkuma z wodą, tylko że ciepłą. I nic ostatnio się tutaj w tym temacie nie zmieniło. Najpierw z rana na czczo ocet plus kurkuma i dopiero później po jakiejś godzince pierwsze śniadanie. Szklaneczka już opróżniona. Po wypiciu takich eksperymentów nie mam żadnych dolegliwości z żołądkiem, a wcześniej miałem. Bardzo dobry produkt, organiczny ocet jabłkowy. Polecam każdego dnia jedną łyżkę stołową z prawie całą szklanką wody. Minęła już ponad godzinka od mojego octu i kurkumy. Czas na jakieś śniadanie, ale w lodówce mamy tylko jakieś stare penang curry. No ale nic, odgrzeje sprzed jakichś dwóch dni. Dodatkowo zjem jakieś orzeszki, może coś jeszcze i na razie obędzie się bez zamawiania z restauracji. Tą małą ilością penanga tylko zaostrzyłem sobie apetyt i zrobiłem się jeszcze bardziej głodny, dlatego zabieram się za awokado. Tu jest konkretny tłuszcz. Emma, wiesz jakie pyszne jajka wychodzą do śniadanka mama robi? Chodź zobaczyć. Tutaj już pasta zrobiona i jeszcze będą do tego super owocki, takie właśnie, i będzie przepyszne śniadanko, bo ten penang to było zdecydowanie za mało, a na szczęście to wszystko było w naszej lodówce. I nic nie trzeba było robić. No tak, mi wystarczy. Jak dzisiaj mango smakuje? Jeszcze nie próbowałam. To ja bym od razu spróbował. Wiem. No mogę powiedzieć, że standardowo pyszne. Co ty, Dora, robisz? Właśnie no. Chciałam brać mleko, ale chyba nie wyjdzie nic z tego. O kurde. Aż tak? No bo zastygło. A czemu ona tak zastygło? No bo to jest kokosowe, nie? No to co? Śmietanka się zrobiła. Taka śmietanka? Z mleka kokosowego? Dziwne. Normalne. Ostrożnie, bo takie wielkie butle przyjechały do knajpy, że nie chciałbym, żeby to wybuchło. O, a tam za niedługo się udajemy. Andamanda Phuket, czyli taki mega waterpark. Naprawdę mega, mega, mega poziom waterpark. Za 2-3 dni tam się udajemy. Także na pewno zdamy jakieś relacje. A tymczasem udajemy się już na obiadokolację, bo godzina 17:15. Cały dzień zleciał jak stryk. I już. Tutaj po drodze jeszcze można sobie jakieś takie torby kupić, jakby ktoś potrzebował. 450 batów taka wielka torba. No tak nawet fajnie wyglądają te torby. Tutaj pani sama ręcznie je robi. 350, troszeczkę mniejsze. To jest jakieś 40-50 zł za taką torbę. No teraz będzie czarno-biała zrobiona. Trzeba się narobić przy takiej torbie, nie ma co. W dalszym ciągu szukam skutera i tak patrzę, taki NMAX, taki PCX. 350 batów za dzień. Wszędzie są. Kurczę, no trochę drogo. Jeśli chcielibyśmy skuter z takiej niższej półki, typu Honda jakaś tam Click, czy co to w ogóle jest, nawet nie wiem, tylko że Click taki motor. O, na przykład Honda Ways, jakieś takie inne skuterki, takie małe, słabe i tak dalej. No to ich jest bardzo dużo i tam za małe w miarę pieniądze, nawet tutaj na Phuket można by było pożyczyć, ale jeśli tylko chcecie troszeczkę produkt taki bardziej premium z wyższej półki, no to już trzeba naprawdę tutaj płacić 4 razy więcej niż w Pattaya. Tak się patrzy na tego kebaba, to naprawdę jest wielki. Nie niegdzie były duże, ale ten jest ogromny. Ej, o tej porze ptaki śpiewają? Jeszcze nie śpią? Nie. Najlepszy warzywniak na Phuket. Gość ma najlepsze ceny i najsmaczniejsze owoce. Bardzo lubimy robić zakupy tutaj u tego pana. Emi obiera sobie mandarynkę. Wyrzuca tutaj do kosza. Ciach, ciach, ciach. I już.
Zadowolona, bo ma mandarynkę. Dorka, może obierz mi też jedną mandarynkę, co? Nie, no 10 po 10. Ale jedną mandaryneczkę, jedną, tylko jedną mandaryneczkę. Dobrze, Dzidziusiu, no wiesz, 5 zł zapłaciliśmy za te pół kilo mandarynek. Mam już obraną mandarynkę, zaraz będę testował, powiem wam jak smakuje. No z racji, że nie jemy już ich pierwszy raz, no to raczej spodziewałem się, że będą naprawdę dobre. No i nie myliłem się, bo naprawdę są przepyszne, bardzo dobre. Takie trochę malutkie, ale bardzo dobrze się obierają, są bardzo słodkie, nie mają pestek i są naprawdę bardzo dobre. A co tam masz? O, jaki piękny awokado. Miękkie? Ale one jakieś takie są, jakieś takie prążkowane jakieś. Czemu one jakieś takie dziwne? Nie wiem. Co punkt z owocami to inne awokado. Tutaj nawet przekrojone mango i pokazane jak wygląda. No to powiem wam, że tu wygląda perfekcyjnie. Ciekawe jak smakują. Będziemy jutro testować. Ananaski po 20 batów, takie. Trochę większe po 40. 20 batów to 2,60. 40 batów to jakieś 5,20. Tam jeszcze o takie duże po 50 batów. Jedno jabłko 2,60. To dość drogo. I co ile kosztowało to awokado? 70. 70 batów awokado? Wow. 9 zł. Dość sporo. 9 zł za jedno awokado, ale takie duże i bardzo ładne, więc zobaczymy jak będzie jutro smakować. Siema, siema. My tam zawsze prawą stroną chodzimy, to tam zawsze jesteśmy zapraszani do restauracji, a dzisiaj lewą stroną idziemy, no i niestety dzisiaj tam nie pójdziemy. Emi mówi, że tak ładnie zielono w tej restauracji. No ładnie zielono, no bo jak skoro to jest green room, to jest ładnie zielono, a tak naprawdę to tutaj sprzedają kanabis. No i takie rzeczy. Pomożecie? Weźcie, pomóżcie wejść jeszcze po tych schodach. Jeszcze 80 schodów przed nami. 100? Codziennie, po tyle schodów, na same zakończenie dnia. Taki ciężki trening, przecież po tym trzeba będzie coś jeszcze zjeść. No właśnie. Jutro rano? Nie, my jesteśmy teraz głodni. Jezus, no musimy się ma dużo napić, bo jestem też taki głodny. No właśnie, mi też się chce bardzo, bardzo jeść, a nie bardzo, bardzo pić. Ale jest już po 10, Ema, już nie możemy jeść. Absolutnie. Absolutnie. Nie, ten jest ciężej. Nie, tu już jest na skróty. Ale jest to burka. Nie, jest okej. Okay. Dasz radę. Myślę, że dam, bo ja mam na wciągniemy cię, jak nie będziesz miała sił wyjść. Jakoś damy z tobą radę cię wciągnąć ze mną. Pan taki zawsze uśmiechnięty tutaj, bardzo lubimy tego strażnika. Zawsze bardzo miło się z nami wita. No, mamy... Na szczęście. Nie bądź taką złą matką dla swojej córki. Emma, ale masz złą mamę. Jezu, jaką masz złą mamę. Właśnie w tamtym opuszczę, to później brzuchy bolą rano. Ej, mnie nie boli. No ale pozwoliłem tam coś wczoraj i teraz cię rozumiem. Jaki reżim Emma jak w wojsku. Z czego? Z koronawirusa zostało jeszcze tyle płynu, jakbyście sobie chcieli trochę jeszcze wyczyścić ręce, odkazić, to jeszcze... 20, jeszcze, 20, jeszcze tu trochę jest, także można sobie odkazić. Dobra, nie chodzimy. Jej, wszędzie te karty, wszędzie te karty. Nawet do domu. No, nawet... Jezu, do domu wejść nie można. Ja cię. Pyszne mandarynki. Pyszne, no, mandarynki są pyszne. Jutro rano wejdą? Nie, jutro rano, dzisiaj jeszcze. To jest mój Mikołaj, o, ale namalowałaś pięknego Mikołaja. Wygląda jak wydrukowany. No, wygląda jak wydrukowany, naprawdę. Ale to sama go tak narysowałaś? Tak. Jak ty to zrobiłaś? Tak o, po prostu patrzyłaś i odrysowałaś? Tak. To powiem ci, że się popisałaś. Mango obrazka. Mamy. Z obrazka. Mango mamy. Mandarynki mamy. Wodę mamy. Wszystko mamy, Emma. Nic, dzisiaj to już tylko pozostaje się wykąpać i spać. W pół do 11. Zdecydowanie. I popsikać się mamy. O, jeszcze popsikać nogę, bo jeszcze mamy tu taką kontuzję po graniu. Pewnie oglądaliście wczoraj albo przedwczoraj odcinek, kiedy graliśmy w super, super crazy ball golf. To był taki golf, gdzie trzeba było trafiać w dziurę, co nie? No, piłką. Piłką. No. Bo to nie jest taki golf z takim patyczkiem, żeby... No właśnie. Takich dziurek trzeba było kopać, masz 7 razy trafisz, a jak trafisz 7 razy, to 10 punktów dodajesz. A im mniej punktów, tym lepiej. I najtrudniejsza była szóstka. O, szóstka to trzeba było tak pod górę wkopać, nie? No. No, to była najtrudniejsza dziura do zdobycia. Ale dostaliśmy 6 punktów, a nie 10. No właśnie, czyli dobrze. Tak. Nie było tak źle. Emi, może jutro żurek zjemy śląski, co? Z Polski. Taki z kiełbaską i z jajeczkiem, taki z żureczek, jeszcze z takim czosneczkiem, co?
Nie chcę ci nawet mówić, jakie tu są rzeczy, bo jesteś taka głodna, że nawet nie chcę tych nazw wymieniać, wiesz? O, meliskę, chcesz, to ci mogę zrobić melisę. Chcesz melisę? No ty, chcesz meliskę? O, a tutaj mamy jeszcze zapalniczkę do takich tych. To są kadzidełka. Tutaj, o, ciach. Takie kadzidełko. O, tutaj ładnie bardzo pachnie. Zapalniczką się tutaj to odpala i tak się pięknie dymi i ładnie pachnie. Zapalimy sobie jutro kadzidełko, zjemy żureczek. O, i znowu piękny dzień minie. Dobra. Powiem to dzisiaj tutaj. Idziemy spać. Na razie. Hej, cześć.